Witam wszystkich serdecznie, zapraszam Was na odcinek, w którym zrobimy terrarium dla pluskwiaków i będzie to terrarium w stylu sawanny, troszkę takich terenów suchych, ale nie do końca właśnie takich, jak występują pluskwiaki w Afryce. Ścianka zostanie wykonana z nasady liścia palmy, mierzę liść względem terrarium i wycinam w kształcie tylnej szyby. Jest to naturalna ścianka, którą można szybko i prosto przygotować, a prezentuje się zawsze fantastycznie. Przyklejam ją klejem na gorąco, aby zwierzęta tutaj mieszkające oraz karmówka nie wchodziły za ściankę. Wykonuję dokładnie ją z dwóch części, po to aby urozmaicić strukturę. Ścianka gotowa. Jako podłoże używam zwykłego torfu kokosowego. Najważniejszymi elementami wystroju będą tutaj kawałki korka. Owady będą mogły wspinać się po nich, chować się oraz polować na nich. W przypadku pluskwiaków ważna jest ilość kryjówek, po to aby się nie pozjadały same nawzajem oraz żeby lepiej im się polowało, ponieważ polują one w stadzie, robiąc zasadzki na ofiary. Muszą być też wyższe elementy, ponieważ pluskwiaki linieją wisząc. Szukam odpowiedniego ułożenia korka, takiego, który mi się spodoba i będzie funkcjonalny. Do ozdoby używam suchego mchu poduszkowego, dodaje on sporo zieleni oraz urozmaicenia. Następnym elementem jest włókno kokosowe, tworzę z nich suche trawy, jak na sawannę przystało. Całość posypuję suszoną tilancją, ale dodałem jej troszkę zdecydowanie za dużo, dlatego zmniejszam ilość. Myślałem, aby również dodać liście dębu, ale nie pasowały mi do całości. Dlatego wyłożyłem je, a w ich miejsce użyłem egzotycznych strąków, które imitują opadłe strąki z wysokich traw porastających obszary afrykańskie. Terrarium gotowe, jest dość stepowe, ale nutka lasu również się znajdzie, czyli podobne warunki, w jakich występują pluskwiaki Orange Spot. I to właśnie pluskwiaki Orange Spot zasiedlą to terrarium. Pluskwiaki Orange Spot to jadowite pluskwiaki, które swoją trąbką wkuwają się w ofiarę, podają jej jad, a następnie zjadają. Są to socjalne owady, potrzebują żyć w grupie, a w grupie również polują, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem i świetnie się to obserwuje.
Te zwierzęta to świetne urozmaicenie hodowli, do tego nie wymagają dużego terrarium. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz zerknięcia na nasz sklep internetowy vantistera.pl. Tam znajdziecie wszystkie akcesoria, których użyliśmy do stworzenia tego terrarium dzisiaj. I widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!